Dzisiaj jest Lukas TV. Cześć. Tak się podpisujesz, to jest Lukas TV, czy masz imię, nazwisko, jak sobie funkcjonujesz w świecie internetu? Właśnie nigdy nie podpisywałem się, to nie wiem. Jak kiedyś się do mnie przyszedł kurier, dał mi do pisania tablet i zapytałem go, czy mogę krzyżykiem podpisać. A mówi, mogę, no to zrobiłem krzyżyk, ale ten automat powiedział, że za mało podpisu jest, więc zrobiłem drugi krzyżyk, powiedział, że jest okej. Okay. Taka no ciekawostka. Super. Dzisiaj jesteśmy tutaj na spacerze z tym osobnikiem. Taka ciekawa rzecz była, że idziemy, a ludzie sobie głaskają psa, mojego psa. Tak zapytałem Łukasza o jego obserwacje na temat takich dziwnych zachowań, które ciebie dziwią. Mnie dziwi to, że ktoś podłazi do psa i go głaska, bo wydaje mu się, że może. To nie jest jego pies. Nie? I tak sobie myślę, jak się wtedy zachowywać. A bo ktoś do ciebie podbije i... Siema mordo! Siema! Ja to jestem twoim fanem. Ja cię strasznie szanuję. Strasznie szanuję. Albo dotykanie brzuchów kobiet w ciąży, że obce osoby widzą kogoś w ciąży, jakaś tam gadka szmatka gdzieś w kolejce i jest... Już tą łapę wyciąga. No. Ale przecież to nie jest jego brzuch. No tak. Albo, że ludzie idą i patrzą na mojego psa, uśmiechają się, a nie uśmiechają się do mnie do góry. Czy część się uśmiecha. Ale że bardziej dla nich ciekawe, atrakcyjne, radosne jest to małe stworzenie psie, niż człowiek, nie? To mnie zastanawia. Upodobnić do psa i wtedy będzie. Musiałbym schudnąć jakieś 86 kg. No tak. Ogon dorobić sobie. Albo pająka. No dokładnie, pająka. No to wiesz, to zależy tak naprawdę, jak ty, czy to ci przeszkadza, czy nie. Niektórym ludziom przeszkadza, czy to w ogóle powinno być tak, że powinniśmy pytać o takie rzeczy, wchodząc w strefę komfortu. Ja to trochę inaczej do tego podchodzę, bo ja zupełnie inaczej, jak pracuję z ludźmi, robiłem czasem takie rzeczy, że mi to w sumie by dyskomfortu nie sprawiało, gdyby ktoś do mnie tak podszedł. Tak. Natomiast wydaje mi się, że lepiej byłoby zapytać. Bo na przykład, okej, jest chihuahua, ale skąd ty możesz wiedzieć, czy ten chihuahua nie jest groźny? Ugryzie cię w palec i będzie, o matko, to jest wina tego pana, bo będzie na psa od razu. I trzymał. Tak. I tak właśnie mam, że małe dzieci podbiegają bardzo szybko, znaczy takie 2-3-letnie głaskają pieska. On ma zęby, on nie gryzie ludzi, ale może ten dzieciak go pociągnie za ogon i chihuahua odgryzie mu twarz. Mhm. I wtedy czy jest kompetencja, wina? No moja. No dokładnie. I tutaj właśnie wchodzimy w taką strefę komfortu, gdzie należy sobie zadać to pytanie, ile można, ile nie można. I na przykład jak jesteś z dziewczyną na randce, to jest takie bardziej, wydaje mi się, naturalne, że gdzieś ją dotkniesz za włosy, za rękę, to jest filtr wtedy. Flirt, tak? Flirt. Natomiast gdy podchodzisz do obcej osoby, to też ja znów inaczej na to patrzę, bo ja już w kategorii pranków patrzę. Właśnie, że jedziesz sobie windą czy tymi schodami ruchomymi i idziesz kogoś łapkę. No tak. I to jest pytanie, czy ty masz pozwolenie tej osoby, czy ty liczysz się z tym, że on ci da... Jest taka opcja, ale z drugiej strony, czy dotykanie kogoś, złapanie za rękę, albo nie wiem, popukanie kogoś po ramieniu i odejście dalej, to nie jest nic szkodliwego. Właśnie zależy, gdzie się kończy ta strefa komfortu, gdzie się zaczyna ta intymna strefa. Już właśnie. Głaskanie po brzuchu kobiety to jest już, może wchodzić w te bardziej intymne strefy. Jeżeli ktoś znajomy podchodzi, to wydaje mi się zupełnie inna sytuacja trochę jest. Ty tą osobę znasz i o, dzidziuś ci rośnie, tak? Ale zobacz, z drugiej strony ty i ja trochę sobie tak ościmy prawo, że możemy to zrobić. Jak gdyby się trzymać prywatności, to nic, co jest w tym obrębie, nie masz do tego prawa i nie możesz tego robić. Ja się ostatnio miałem takie doświadczenie, że robiliśmy razem jakiś wywiad z kimś, nie? I mi wydawało się, że jest to wspólny wywiad, tylko że dla tej osoby unikalność kontentu była tak ważna, że on nie chciał zgodzić się na to, żebym ja sobie fragmentu użył do promocji tego materiału. A jestem fanem dystrybucji w każdy możliwy sposób tej treści, a niewierzenie w taką magię unique contentu, nie? Że jak masz unique content, to od razu YouTube potraktuje lepiej. Nie, wydaje mi się, że przesada mocno. Ale właśnie, ale myślałem, że to się mój sprzęt wyłącza. Że jemu tak się wydaje, nam się też jest inaczej, no, ale kto ma rację? Jak należy postąpić? Jeżeli nikt przy tym nie cierpi... Nikt nie umarł. Nikt nie umarł. Chihuahua, nie, panda. No, wydaje mi się, że z jednej strony za bardzo my wszyscy przywalamy się i mamy takie myślenie, o matko, ta osoba mogła się poczuć
źle, bo ty ją złapałeś za rękę i mogła poczuć jakiś uraz. Oczywiście na pewno takie osoby się zdarzą, ale wydaje mi się, że jeżeli jest to w dobrym tonie, w pozytywnej energii i po coś zrobione, no bo po co takie łapanie za, jak ja to robiłem właśnie za rękę dziewczyny czy chłopaków na schodach było. Potrzeby wywołać uśmiech albo zdziwienie. W żadnej sytuacji nie dotykałem tej dziewczyny gdzieś tutaj, w miejscach intymnych, bo to już byłaby przesada. To jest grubo. One by się mogły poczuć molestowane albo coś innego. A jak ktoś ci powie, że nie robiłeś tego dla uśmiechu, tylko robiłeś dlatego, żeby mieć materiał dla widzów i żeby zrobić sobie ekspozycję 100 miliardów osłon na YouTubie na przykład, nie? No to coś w tym złego? Okej, okay, ale że używasz kogoś do swojego celu. Ja mam taką sytuację, że nagrywaliśmy po raz konferencji dwudniowej dużo takich kuluarowych rozmów i widać było kamerę obok mnie, ale jak gadałem z obcą osobą, to oni zapominali, że jest kamera. No i nagrywały się rozmowy, w których ja nie potrafiłem się nic złego. Jak złożyliśmy z tego taki odcinek vlogowy i były takie minutówki, dwuminutówki wypowiedzi tych ludzi, to oni do mnie, trzy osoby dokładnie, burzyły się, że użyłem tego fragmentu bez ich zgody. A ja mówię sobie, po części macie rację, ale w tym materiale, który zobaczyłem, stworzyłem, nie ma nic krępującego czy obnażającego tą postać, tylko po prostu było, zadała pytanie i ja na nie odpowiedziałem. I to, czego można by się doszukać, to, że ktoś jest w pozycji trochę niżej do mnie, bo to on mnie o coś pyta, a ja mu udzielam rady. Mhm. I zauważyłem, że ludzie chcą ode mnie tych porad, ale nie chcą, żeby wyszło gdzieś, że oni pokazali czegoś nie wiedzą. No tu jest trochę racji z jednej i z drugiej strony. To jest tak, jak czasem robi się sondę albo odcinki, to właśnie mój znajomy miał ostatnio taką sytuację, że zrobił odcinek, gdzie dziewczyny chwaliły się o swoich przygodach różnych tam na imprezach i on powiedział im o tym, że są nagrywane. One powiedziały, spoko, możesz to wrzucić, ale później po wrzuceniu, jak zobaczyły, jak liczby tam urosły, 3 miliony osłon no, w weekend właśnie, jak ludzie reagują, one nie, zdaj mi to, bo znajomi patrzył i tak dalej. Oczywiście te osoby mogły się poczuć tak, jejku, to wychodzi na to, że jestem głupi, nie? Że ja potrzebuję porady kogoś, to tak samo jak do mnie osoby przychodzą na jakieś szkolenia, zazwyczaj chcą być anonimowe i nie zdarzało mi się jeszcze, jakbym kogoś spytał, czy chce udzielić wywiadu, bo one czują się takie wtedy właśnie trochę ośmieszane, że są w czymś nieporadne i to wychodzi na wierzch. Mimo tego, iż są nieporadne na poziomie zero-jedynkowym, nie? Tylko nie chcą pokazać tej słabości, a z drugiej strony mi wychodzi, że pokazywanie moich słabości buduje większe zaufanie, jestem ludzki, bo prawdziwy, mam lepszy dzień, mam gorszy dzień, nie jestem idealny na każdym moim wideo. No tak, możesz następnym razem to jakoś uniknąć tego, stoisz z karteczką, jeżeli przychodzisz do mnie po poradę, to nagramy. Tak, ale to zobacz, abstrakcyjne. No tak, ale to widać było to osobą indywidualnie. Jeżeli ta osoba zadałaby to samo pytanie pewnie w grupie ludzi, gdzie jest tłum i nawet byłoby ją widać, jak siedzi tam na gdzieś sobie po prostu wśród ludzi i zadaje to pytanie, to by tak nie zareagowała, jestem prawie pewny, bo po prostu jest wtedy w tłumie ludzi i to jest niby normalne, jak ktoś przychodzi po pytanie, a tak stawia tą osobę w indywidualnej sytuacji i może się trochę burzyć. I teraz tak, czy to jest okej, czy to nie jest okej? Według mnie no, dlaczego ta osoba ma się burzyć, tak? Nie ma niby powodu, tak? Bo ty dajesz jakąś wartość. Ale z drugiej strony, to jeżeli nie chce być w internecie, to też trzeba to uszanować. Taki, oczywiście. No, tak. Tylko mi nigdy by do głowy nie przyszło, że ktoś staje na środku sali, tam jest 1000 osób, zadaje pytanie, to później pojawia się w internecie, że ma z tym problem, a nie miał problemu stać na sali 1000 osób. Wychodzi mi też, że ludzie boją się tego, jak występują przed kamerą, jak wyglądają przed kamerą. Ktoś jest, nie wiem, brzydki, gruby, źle ubrany, ale on w życiu rzeczy prawdziwym, on nie jest brzydki, gruby i źle ubrany. No tak, to tak jak komuś powiesz, hej ty, ale ci przybyło i ktoś się obraża, że przybyło mu kilku kilogramów, mimo że stwierdzasz fakt. Tak, tak. To ludzie często się obrażają. Właśnie ostatnio o tym nawet mówiłem. No przecież, czy to należy traktować jako obrazę? Mówię, ale masz czarne włosy, ale masz małego psa, albo no myślałem, nie wiem, cokolwiek. Okej, dobrze, psa, okej. No. A na przykład, czy zwracasz ludziom uwagę, jak mają na przykład szczypiorek w zębach, czy pieprz? No czasami. No właśnie. Ja chciałem, żeby ludzie mi zwracali uwagę, że hej, masz tam, nie wiem, pół kotleta w zębach jeszcze,
żebym sobie to poprawił, a nie, że chodzę jak głupek przez 2 godziny i dopiero po 2 godzinach idąc do toalety patrzę, że mam tutaj szczypiorek. No tak. A ludzie nie chcą wprawić mnie w dyskomfort, siebie w dyskomfort, a gdyby zapytał ich, czy chcieliby, żeby im ktoś uwagę zwrócił, to każdy powie, że tak. Więc czemu oni mi tego nie pokazują? Bo boją się, że jak ja na to zareaguję, bo jest to niegrzeczne, nietaktowne. Ale też to nie rozumiem. Dlaczego ludzie tak reagują? To powinno być coś normalnego. Nie? Na przykład powiedzieć komuś, no nie wiem, ale masz brud między palcami, czy śmierdzi ci z ust, czy no cokolwiek, normalna sytuacja. Nie? Tylko jeżeli ze znajomymi gadasz, to powiesz to w sensie żartobliwym i mimo, że to powinna ta osoba odebrać jako żart, to też powinna to odebrać, że może coś rzeczywiście w tym jest. Jako przez żart tak trochę im pokazywać, że może to jest coś, co powinni coś z tym zrobić. Znam taką osobę, która jest mocno taka przy kości. Czyli jest tłusta. Tak. I on się potrafi z siebie śmiać i z niej się dużo ludzi śmieje, po prostu cały czas praktycznie mu cisną, ale znowu, jeżeli tego jest za dużo, to trochę za dużo, bo zostaliśmy zaatakowani. Jeżeli znów jest za dużo tych pocisków i jeżeli idziesz na imprezę i tylko wysłuchujesz, jak ty jesteś za gruby, to też możesz mieć tego dość. To też należy, co innego jest zwrócić komuś uwagę, zażartować, a co innego jest cały czas komuś cisnąć. To należy od... Różni te dwie rzeczy, ale też powinniśmy mieć więcej tego dystansu, no bo jejku, co ci się stanie z jednej strony, jeżeli na tych schodach kogoś złapiesz za tą rękę, miśniesz, tak? To zależy dużo od sytuacji. To mi czy ta osoba mogła poczuć się niekomfortowo, mogła się poczuć niebezpiecznie? Mogła się poczuć... Mogła. No. W sensie, no i co, bo ty masz to przerobione, no dobra. Tego się nie boisz, a ludzie są bardzo zachowawczy. Na przykład w moim świecie tam marketingu, biznesu internetowego, biznesu online, to ludzie chcą być przepytywani w wywiadach tak oficjalnie, w garniturach, chcą wcześniej pytania do tego wywiadu i tak dalej, a ja po pierwsze sam tych pytań nie wysyłam, bo chcę mieć normalną rozmowę, jakbym tobie wysłał listę pytań, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, nie tylko tego się trzymamy, bo ludzie boją się autentyczności, boją się niekomfortowego pytania, ale nie możesz o wszystko zapytać. Albo nie odpowiem, albo skomentuję, albo powiem, hej, miało być o czymś innym i nie potrzebuję, żeby to było wycięte z tego materiału. A ludzie chcą mieć takie spreparowane, idealne materiały wideo. Takie, no wiesz, wybłyskane, no które tak, nie są prawdziwe. Dobrze wyglądać zawsze, wszystko ładnie mówić. A nie da się zawsze dobrze wyglądać. Dzisiaj mam t-shirty, nie jestem w koszuli. Tak. Jestem po fryzjerze, gdzieś tu włosy mi latają. Jednak było przygotowanie do rozmowy. No było, tak. Na przykład, ja też nie przyjmuję... Już nie wiedziałem, że będzie nagrywać przed chwilą i Marcin powiedział. Zawsze jest gotowy, zawsze jest gotowy. Na przykład ja nie biorę udziału w wywiadach w ogóle. Bo dla mnie wywiad jest czymś takim, gdzie ktoś stawia swojego gościa wyżej, on jest niżej, bo zadaje pytania. Wolę rozmowę. Kto u nas prowadzi rozmowę? Raz ty, raz ja. Nie jesteś moim gościem. No tak, ja nie no ale znowu z drugiej strony wypadałoby, żebyś wiedział na przykład o czym chcemy rozmawiać mniej więcej, tak? Nie, przyjdę, dobra, nagramy coś i o kurde, co byśmy tu nagrali, jakiś musi być powód. Ale jeśli masz autentyczną ciekawość innych ludzi, no to pytanie masz zawsze. Pytasz o konkurencję, o biznes, o doświadczenie, o trudności i każdy podaje inne doświadczenie, to jest ciekawe dla mnie i dla widza. I to jest, ta kamera jest dla mnie przy okazji, ale dla mnie istotne jest to, jak my sobie rozmawiamy, jakimi rzeczami mierzymy się jako twórcy internetowi, no bo tym zarabiamy na życie, nie? No dokładnie. Ale wracając do tego głównego tematu, od którego zaczęliśmy, to ja nie wiem, jak naprawdę, bo tu chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi, mi się wydaje. Nagrywa się. No nagrywa się cały czas. Dobrze. Ostatnia kreska, bo można przyjąć taką sytuację, że okej, powinniśmy w takich sytuacjach, gdy wchodzimy w strefę komfortu czyjąś, pytać zawsze, czy możemy pogłaskać tego psa. Przy psie wydaje mi się takie... Może przy chihuahua wydaje się od razu, że ona nie odgryzie ręki, ale i tak nie mamy tej pewności zawsze. Julio Lubelski, tak. Chihuahua odgryz ramię. Właśnie. Nie? Pierwszy przypadek. Mamy to nagrane. Tak. No, znów z kobietą, ona może się czuć niekomfortowo przez to macenie jej brzucha, ale to obcy ludzie tak podchodzą i macają? Tak, ja się zdziwiłem, mówię o doświadczeniach, które sam mam, czyli z psem, jak moja żona była w ciąży, jakieś nieprzepuszczenie w kolejkach, komentowanie, że ciąża to nie choroba, możesz sobie w kolejce postać jakichś starych babć. Takich zachowań jest bardzo dużo i my ich nie widzimy, dopóki sami ich nie doświadczamy. Ktoś, nie wiem, choruje, nie wiem, jeździ na wózku,
ja nie widzę jego problemu w poruszaniu się po mieście, ale odkąd mam dziecko, które woży w wózku, to ja widzę problemy komunikacyjne po chodnikach, po wejściach do sklepów czy knajp, że ja wózkiem nie mogę wjechać, dopiero ktoś to tym wózkiem sobie sam musi tam kręcić. No dokładnie. No ludzie mają właśnie różne takie problemy. Ja jeżdżę kolejnogą po chodniku i też mi to czasem przeszkadza, no ale to inny temat. No i z tym was chcieliśmy zostawić, bo tutaj w sumie nie ma jakiejś jednej dobrej odpowiedzi, tylko jest wymiana doświadczeń dwóch kolegów, którzy mają jakieś obserwacje, nie? Tak, ja bardziej to luźnie do tego podchodzę, pewnie też ze względu na to, co robię, natomiast wiem, że są pewne granice, których nie należy przekraczać. No, tak jak mówię, z jakieś, nie wiem, klepanie dziewczyny po tyłku na ulicy. To wszystko sobie można wytłumaczyć, ale to jest też no takie pewnie szkodliwe przeramowanie. A ja muszę znowu coraz bardziej uważać, bo to ma dla mnie konsekwencje biznesowe. Nawet nie to, że zarobię mniej przez jakiś nietakt internetowy, a z drugiej strony im więcej pokazuję siebie w sposób luźny, codzienny i długoterminowo, tym jest mi łatwiej, bo moja społeczność mnie zna. Nie jestem gościem z jednego wideo, czy dwóch wideo, ale z serii wideo. Więc oni mają taką retrospekcję, postęp, rozwój, zmianę. Mogą sobie zobaczyć do najstarszego wideo albo do najnowszego wideo, jaki jestem cały czas, a nie, że próbuję na jednym wideo coś zbudować. No dokładnie. Wy też możecie dać znać, jak wy myślicie. Czy powinniśmy mieć więcej dystansu do siebie? Jaka jest ta granica? I kto ją określa? Właśnie. Kiedy się to kończy? Czy na przykład głaskanie psa jest okej? Czy nie jest? Spowiada tam tylko pies, ale z drugiej strony to nie jest twój pies, prawda? No tak. I z tym was zostawiamy. Napisz w komentarzu, co sądzisz i dajcie znać, czy taka luźna wymiana zdań wam pasuje. Nie żebyśmy przestawali robić takie rozmowy, jeśli napiszecie, że wam nie pasują, ale jestem ciekaw, jaką wartość i czy jakąś wartość dowodzi to do waszego życia. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Lukas, a.k.a. Łukasz TV. Marcin Osman. Czyława redaktor, sprawca tego całego wideo. Mam nadzieję, że będzie ostre. Do zobaczenia. Cześć!